Dobry wieczór. Witam Was w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. W dzisiejszym podcaście powrócę do tematu, który dość często poruszałem odnośnie właśnie Kościoła albo z taką pomocą wychodząc do ludzi, którzy szukają Kościoła. Wciąż otrzymuję wiele wiadomości, wciąż osoby do mnie dzwonią, które szukają kościoła i pytają się mnie, czy znam jakiś dobry kościół, do którego mogliby iść w ich okolicy. To są ludzie, którzy dzwonią do mnie z Polski, z całej Polski. Ja mieszkam w Jarosławiu, a są ludzie, którzy dzwonią i z okolic Lubuskiego, i z nadmorza. Są ludzie, którzy dzwonią do mnie z zagranicy, aby pomóc im i wskazać jakiś kościół, do którego mogliby iść, w której w społeczności mogliby też przebywać, wzrastać, ponieważ jest takie pragnienie, aby być w kościele. Ludzie oglądają, ci co nie mają kościoła w internecie, na YouTube najczęściej właśnie nabożeństwa, słuchają kazań, słuchają tych nabożeństw i kazań również od nas z kościoła i też chcieliby mieć właśnie taką społeczność, w której mogliby przebywać z innymi, gdzie mogliby się karmić Słowem Bożym, tak na żywo, offline, nie tylko online. I oczywiście to jest bardzo dobre, że jest takie pragnienie. Ja wierzę, że każdy, kto uwierzy Słowom Jezusa Chrystusa, dla których Jezus Chrystus staje się tym najważniejszym, no to Bóg nas powołuje do społeczności i pragną być w tej społeczności. Ale też chciałbym zwrócić uwagę właśnie na kwestię tego pragnienia. Czy w nas jest pragnienie bycia w kościele, mieć społeczność w kościele, czy właśnie to niekoniecznie jest pragnienie? Proszę, odpowiedzmy sobie na to. Może to pytanie ciężkie, ale konieczne, pomoże wielu osobom. Ale też posłuchajmy na początku fragmentu z Ewangelii według świętego Jana, 4 rozdział, wersety od 1 do 16. Gdy Jezus dowiedział się, że faryzeusze usłyszeli, że On, Jezus, więcej zdobywa uczniów i więcej chrzci niż Jan, chociaż sam Jezus nie chrzcił, lecz Jego uczniowie, opuścił Judeę i znowu udał się do Galilei. A wypadło mu iść przez Samarię. W Samarii doszedł do miasta o nazwie Sychar, w pobliżu pola, które Jakub dał swemu synowi Józefowi. Było tam źródło jakubowe. Ponieważ Jezus był zmęczony drogą, usiadł przy tym źródle. Była godzina mniej więcej 6. Przyszła wtedy pewna kobieta z Samarii, by nabrać wody. Jezus odezwał się do niej: daj mi pić. Jego uczniowie bowiem poszli do miasta, by kupić jedzenie. Na to Samarytanka odezwała się do niego: jakże ty, Judejczyk, prosisz mnie, Samarytankę, bym dała ci pić? Bo Judejczycy nie zadają się z Samarytanami. Jezus jej odrzekł: gdybyś pojęła dar Boga i kim jest ten, który ci mówi: daj mi pić, sama poprosiłabyś go i dałby ci wody żywej. Powiedziała mu kobieta: panie, nawet czerpaka nie masz, a studnia jest głęboka. Skąd więc weźmiesz tej wody żywej? Czy ty jesteś większy od naszego ojca Jakuba, który dał nam tę studnię i sam z niej pił, i jego synowie, i bydło jego? Jezus odpowiadając rzekł jej: ktokolwiek pije z tej wody, znowu będzie pragnął. Kto natomiast napije się wody, którą ja mu dam, nigdy już nie będzie odczuwać pragnienia, bo woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. Rzekła do niego kobieta: panie, daj mi tej wody, abym nie pragnęła i nie musiała chodzić tu czerpać. Kochani, widzimy tutaj sytuację, kiedy Pan Jezus jest spragniony. Tak normalnie, fizycznie spragniony. Po prostu chce mu się pić. Pan Jezus, kiedy był na ziemi, był 100% człowiekiem, więc odczuwał i głód, i pragnienie. Zawołał do kobiety, aby dała mu pić, ponieważ chciało mu się pić. No właśnie wtedy określamy, że ktoś pragnie, w tym przypadku pragnie wody. I myślę, że takie uczucie pragnienia picia, pragnienia wody, napicia się czegoś, każdy z nas doświadczył. I kiedy doświadczył właśnie takiego pragnienia, to automatycznie staramy się, aby zaspokoić to pragnienie. Więc otwieramy butelkę wody, może odkręcamy kran, może bierzemy jakieś inne picie, herbatę, może jakiś sok, i pijemy. Bez żadnego problemu pijemy. Wtedy nasze pragnienie jest
ugaszone. No, sprawa naprawdę oczywista, tego to raczej nikomu nie trzeba tłumaczyć. Kochani, ale popatrzmy na to pragnienie i na pragnienie, które mamy, które deklarujemy właśnie odnośnie Kościoła, odnośnie społeczności, zboru lokalnego. Wiele osób pragnie, aby być w zborze lokalnym, dobrym zborze lokalnym, ale właśnie nawróciło się bardzo często poprzez właśnie internet, YouTube, tam gdzie zobaczyło, usłyszało w jakimś zborze, czy przez jakiegoś kaznodzieję, który jest kaznodzieją w jakimś zborze, Słowo Boże i ta osoba też zapragnęła, aby być w takiej społeczności, aby móc w tym wszystkim uczestniczyć. I słuchajcie, kiedy chodzi o pragnienie picia, to bez problemu wiemy, że trzeba sięgnąć po wodę. Ale kiedy chodzi o pragnienie Kościoła, to już tak nie jest łatwo, nie jest tak oczywisto. Czemu to jest tak, że wiemy, kiedy mamy pragnienie picia, to pijemy, a kiedy mamy pragnienie Kościoła, społeczności, to nie idziemy do społeczności? No, niektórzy właśnie odpowiadają, że poszliby, ale w ich społeczności nie ma Kościoła i nie mają gdzie iść. Kochani, ale kiedy dotyczyłoby to właśnie takiego pragnienia, łaknienia picia, to kiedy nie mielibyśmy w domu tego picia, to poszlibyśmy pewnie do sklepu i kupilibyśmy. Dołożylibyśmy starań po to, aby mieć właśnie to picie. Mogłoby się tak zdarzyć, tak jak na przykład niedawno zdarzyło się, że była powódź i nie było wody w kranie, a ta woda, która była w sklepie, skończyła się, no i trzeba było jechać dalej po wodę, żeby ją zdobyć. Ale też było takie utrudnienia oczywiście, że nawet nie było gdzie pojechać, ponieważ drogi były uszkodzone, mosty były zerwane, nawet nie było czym jechać. Więc inni ludzie przysyłali, dostarczali łodziami, helikopterami właśnie tą wodę, aby inni mieli to picie, aby ugasili swoje pragnienie. Ale kiedyś nie było tak, że były wszędzie sklepy, ta woda była tak dostępna. Życie odbywało się właśnie tak, że woda była tym najważniejszym, tą najważniejszą potrzebą, żeby człowiek mógł żyć. I ludzie byli w społecznościach, byli w miastach, wsiach, tam gdzie była woda, ale bywało czasami tak, że źródło wyschło i nie mieli co pić. Więc udawali się i szukali tej wody. I bywało tak, że ta woda była rzeczywiście w jakiejś niedalekiej odległości i przynosili z powrotem do siebie, do domu tą wodę i mogli pić. Ale zdarzało się tak, że i tam skończyła się woda, albo było tak, że no, w najbliższej okolicy nie było tej wody, a woda zdatna do picia, która gasiła pragnienie, była bardzo daleko. I teraz droga uzyskania tej wody, aby ugasić pragnienie, no, była bardzo męcząca, nieopłacalna właściwie. Dlatego ludzie, żeby przeżyć, przenosili się w tamto miejsce, gdzie właśnie woda była dostępna. I tam rozwijało się życie, tam rozwijało się nowa miejscowość, nowe miasto. To jest tak oczywiste i tak normalne, że pewnie pomyślicie, a po co w ogóle mówisz o takich oczywistych rzeczach? Kochani, bo to są oczywiste rzeczy odnośnie pragnienia naszego łaknienia picia. Ale kiedy mówimy o pragnieniu, potrzebie Kościoła, to jakoś nie potrafimy zastosować tego samego mechanizmu. Kiedy mamy to pragnienie, a popatrzcie się, że Pan Jezus właśnie porównuje takie zwykłe pragnienie, łaknienie wody i pragnienie Słowa Bożego. Że właściwie tu mówimy o tym samym pragnieniu. Żeby przeżyć, musimy pić. Żeby przeżyć fizycznie. Ale żeby przeżyć duchowo, my musimy czerpać właśnie tą duchową wodę. To źródło, którym jest oczywiście Jezus Chrystus, to słowo, które On daje, które jest właśnie w Kościele. Kochani, to też jest oczywiste, ale jednak jakoś tego nie chcemy przyjąć. Dlaczego tak jest, że pójdziemy za wodą i nawet zmienimy miejsce zamieszkania, żeby być tylko blisko źródła życia? A jeżeli chodzi o sprawy duchowe, to mamy tak wiele problemów, żeby wziąć i przeprowadzić się, poszukać przede wszystkim, ewentualnie kiedy nie ma w pobliżu tego źródła, aby dalej przeprowadzić się po to, aby móc żyć. Kochani, kiedy mówimy, że mamy pragnienie Kościoła, że chcemy być w społeczności,
Czy naprawdę to jest takie pragnienie? Po ugaszeniu tego pragnienia mamy życie. Popatrzcie się, jak wiele możemy zrobić dla zwykłej wody. A jak mało potrafimy zrobić, kiedy dotyka nas pragnienie Słowa Bożego. Pragnienie Jezusa Chrystusa. No, kiedyś bez problemu. Chociaż ja wiem, czy tak nie mieli problemu. Pewnie też mieli jakiś problem, żeby się przeprowadzać. Nikt nie lubi się przeprowadzać, brać cały dobytek, wszystko to, co zdobył, a nieraz nawet nie może tego wziąć i musi zostawić po to, aby znaleźć wodę potrzebną do życia. No ale kiedy my musielibyśmy to wszystko wziąć, a wiele też zostawić, aby zdobyć tą wodę, której nie będzie się chciało pić, tą wodę właśnie żywą, którą daje Jezus Chrystus, jak ciężko nam jest coś takiego wykonać. Kochani, kiedy mówimy o pragnieniu, pomyślmy, czy wtedy, kiedy mówimy o pragnieniu, to rzeczywiście pragniemy. Czy jesteśmy gotowi iść i szukać tej wody, aby przeżyć, tej wody żywej, tej wody duchowej? Myślę, że dzisiaj właśnie przyzwyczailiśmy się do tego, że wszystko mamy pod ręką i kiedy nawet szukamy miejsca do zamieszkania, to patrzymy, aby blisko była szkoła, blisko było do pracy, blisko było do sklepu, do miejsc, które lubimy. Jeśli chodzi o kwestie kościoła, to może być dalej. Zazwyczaj troszeczkę to pomijamy. Przyzwyczailiśmy się do tego, że nawet kiedy nie będziemy, to przecież zawołamy o pomoc i wszyscy nam wszystko dostarczą. I dzisiaj też wiemy, że jest potrzeba Kościoła. To pragnienie pojawia się, bo ono jest naturalne. Tak samo jak naturalnie pojawia się, że musimy się nawodnić, tak samo naturalnie pojawia się to pragnienie społeczności między braćmi i siostrami. Ale dzisiaj wyszliśmy z tej pozycji, że oczekujemy, że wszystko zostanie nam dostarczone. I dostarczamy sobie właśnie przez internet. Ale widzimy, że po tym wszystkim chce nam się wciąż pić. Ale już nie chce nam się iść dalej i dołożyć starań, aby naprawdę nie tyle zdobyć, ale być przy tym źródle wody żywej. Kochani, chciałbym jeszcze poruszyć jeden aspekt. No bo z tymi wodami to jest tak, że jeden lubi taką wodę, a drugi taką wodę. Z pozoru woda. Kiedy pójdziemy sobie do sklepu, możemy kupić zwykłą wodę, której butelka kosztuje powiedzmy 1 zł. Ale są też wody tak zwane markowe, na przykład Żywiec Zdrój, na Łęczowianka, one są trochę droższe. I czasami jest tak, że jeden powie, że on nie może pić innej wody, jak właśnie ta droższa, bo ona jest lepsza, jemu bardziej smakuje. Ale drugi powie, że tamta woda mu droższa nie smakuje. On woli tą wodę tańszą, tą inną wodę. Może tu nie najważniejsza jest cena, ale są różnego rodzaju wody. My jedną taką wolimy, drugą inną. Jeden woli pić gazowaną, drugi woli pić mało gazowaną albo właśnie nie gazowaną. Jeden mówi, że ta woda gazowana jest niedobra, albo ten rodzaj wody jest niedobry, jemu nie smakuje, a drugi powie, że właśnie to jest dobry rodzaj wody, ale inna mu nie smakuje. Kochani, ale czy ta woda jest zła? Czy po prostu chodzi o nasz gust i nasz smak? Też często słyszę właśnie, że w mojej miejscowości nie ma kościoła, albo są kościoły, w których no, tam się dobrze nie czujemy, albo oceniamy my, którzy poznajemy, którzy dopiero się uczymy, oceniamy już, że to jest zły kościół, który nie stoi na Słowie Bożym, tam są zwiedzenia. Ciekawe, my, którzy szukamy dopiero Słowa Bożego, poznajemy, już potrafimy wydać taką opinię, nawet kiedy nas tam nigdy nie było, bo zobaczyliśmy jakiś filmik w internecie. I wiele razy tak słyszę, że w mojej miejscowości nie ma dobrego kościoła, są same zwiedzone. Ale czy na pewno tutaj chodzi, że te kościoły są zwiedzone? Czy może chodzi o nasz gust? Bo nam się na przykład coś nie podoba. Kochani, jeżeli chcemy ugasić pragnienie i kiedy nam się naprawdę bardzo chce pić, to zaczyna nam smakować woda, nawet ta, o której wcześniej nie myśleliśmy, że nam może smakować. Podobnie jest właśnie w życiu duchowym. Kiedy rzeczywiście jest pragnienie, to możemy ugasić to pragnienie, niekoniecznie tam, gdzie nam się wszystko podoba. Natomiast ja wierzę, i sam zresztą to też przeżyłem, kiedy jest rzeczywiste pragnienie poznawania Boga i iść za Bogiem,
to Bóg nas zawsze poprowadzi. I czasami może trafimy w takie miejsce, które nie do końca jesteśmy przekonani. Może nie najlepiej się tam czujemy, ale w pewnym momencie zobaczymy, że ta woda może być rzeczywiście smaczna. Albo ugasimy nasze pragnienie, ale jeżeli będziemy szli naprawdę za Jezusem, a nie za tym, co my byśmy chcieli, to ja wierzę, że Bóg wskaże nam odpowiedni kościół, da możliwości i środki do tego, abyśmy właśnie i byli w tej społeczności. Może na początek potrzebujemy właśnie tych podstaw. Może ten kościół rzeczywiście nie we wszystkim jest wspaniały, ale wiecie co, z praktyki powiem wam, że no nie ma wspaniałych kościołów. Albo inaczej, nie ma takich kościołów, gdzie wszyscy byliby zadowoleni i wszyscy byliby usatysfakcjonowani. No tak to już rzeczywiście bywa. Kościół jest żywym organizmem, składa się z ludzi, różnych ludzi i nigdy nikomu nie dogodzi. Tylko pytanie jest, czy my rzeczywiście szukamy kościoła, bo jesteśmy spragnieni Słowa Bożego? Czy my szukamy kościoła, ponieważ wybrzydzamy sobie i szukamy takiego, który spełni nasze oczekiwania? Jeżeli mamy pragnienie bycia w społeczności, to naprawdę dołóżmy starań. Tak jak dokładamy starań do zwykłego pragnienia, dołóżmy starań do tego, aby być w społeczności. Kochani, kościół jest od groma i trochę. I to nie jest tak, bo my często lubimy denominacyjnie już patrzeć, bo to jest kościół na pewno zwiedzony, ten jest oczywiście katolicki, to jest zły, tamten to jest z flagami tańczący, też jest zły, w tamtym to w ogóle tylko w soboty można się spotykać, jeszcze bardziej zły. Kochani, oceniamy, ale nigdy tam nie byliśmy. I może rzeczywiście są takie kościoły, które odchodzą od Słowa Bożego. Ale jeżeli mamy pragnienie, to dołóżmy starań. Tak jak w przypadku pragnienia wody, dołóżmy w końcu starań do tego, aby mieć społeczność. A przestańmy tylko oczekiwać, że ta społeczność do nas przyjdzie, że ktoś nam tej wody dostarczy, no bo nam się należy. Ani chyba to nie na tym polega. Wiem, że dalej, gdybyśmy poczytali, to Pan Jezus powie, że to nie o to chodzi, że tu, tam jestem. No właśnie, to nie o to chodzi, czy tu, tam jestem, ale o to, aby czcić Boga. I jestem w społeczności, jestem w Kościele nie dlatego, żeby mnie zadowolić, ale po to, aby Bóg był uwielbiony. Pozdrawiam serdecznie, błogosławię i życzę dobrej nocy.